Marcin Kamiński. Rafał Murawski. Świetnie. Przypadkowo wyszło mu niezłe podanie prostopadłe do Artioma Rudniewa. Utrzymał się przy piłce Łotysz i od razu pomknął. F-16 gol! Oś cudowne rozegranie piłki Wojo Upipari. Wpadł z impetem na linię 5 metra i tam doszło do idealnego spotkania z piłką po cudownej wrzutce Mateusza Możdżenia. Bardzo mi się podobało, o czym powiedziałeś Marcin wcześniej, to podanie prostopadłe, które troszeczkę było przypadku, ale Rudniew jak się zabrał z tą piłką, jak na jeden kontakt zabrał się w kierunku bramki i od razu otworzył prawą stronę. Jak Van der Biesen widzieliśmy też potrafi środkowy Lecha dograć piłkę tak skrzydłowemu, żeby ten mógł wykorzystać pozostałych w polu karnym. Naprawdę ta akcja, cała akcja od momentu, kiedy się rozpoczynała od środka, może mogła się podobać. Wojo Upipari zaatakował piłkę rozpędzoną. Czy tu nie ma samobójcza bramka, czy tu czasami nie było? Nie, Upipari, nie odbierajmy mu nawet grama przyjemności zasłużył z tego gola. Szczególnie po tym, jak